Zobaczcie, jaki kaganiec. Mam tutaj perełkę, która znajduje się w Niemczech. Tu nie idzie wejść. Od czego tu zacząć? Dobra, chodźmy tutaj. Część kuchenna. Rzeczy. Coś czuję, że to będzie naprawdę piękne miejsce. O kurde. Zobaczcie, jak to wygląda. Łóżko. Patrzcie. Proteza. I druga część, okulary. Zegarek. Wow. Płyty winylowe. Ktoś rozłożył na łóżku pewnie do zdjęć. Ale zobaczcie. Tutaj praktycznie wszystko zostało w tym domu. Kolekcja kufli. I jest właściciel. Odtwarzacz kaset wideo. Zobaczcie, jaki mamy tutaj piękny odtwarzacz Grundika płyt winylowych. Idziemy zobaczyć wyższe piętra. Powiem wam, że naprawdę perełka. To dziwne, bo dom się znajduje przy ulicy Głównej. Co jest tutaj? Jakaś spiżarnia. O kurde. Komin runął. Czyli tutaj był piec. Się otworzyć, ale jest też piwnica. Pójdziemy teraz, bo później zapomnę. Rurki miedziane pociągnięte. Zastanawiam się, czy jest prąd, ale raczej nie.
licznik gazu. Nie wygląda staro. Dobra, idziemy sprawdzić górę. Bardzo mnie ciekawi, co możemy tutaj spotkać. Albo kogo. Zobaczcie, warstwa farby całkowicie odpadła. I to samo istnieje. Ale patrzcie, co się odkryło pod spodem. Jakieś piękne rysunki. Od razu wejdziemy do pokoju. Kurde. Album ze zdjęciami. Właścicieli domu. Też nie jest nowy. No to nie album, to chyba jedno zdjęcie tylko. Kieliszki. Wszystko nadal tutaj jest. Tutaj lampa z pięknym abażurem. Oczywiście mosiężna. Bardzo ładna. Mi się podoba. Jeszcze jedno piętro. Bardzo dobrze. Tutaj coś w rodzaju kuchni też. Kuchenka gazowa. I znowu zdjęcie tego mężczyzny. Nie ma opcji, to musi być właściciel. Podgrzewacz gazowy. Były już rozszabrowane. Nie dziwię się. Zobaczcie, jak wygląda na zewnątrz. Każdy codziennie przejeżdża obok tego domu. Mnóstwo ludzi. Taki fajny, górzysty teren. Aż dziwne, że taki piękny dom został opuszczony. Jeszcze jedno piętro. Dobra, tu już można świecić swobodnie.
kurde, zobaczcie, tutaj mieli ptaszki w takiej dużej klatce. Już wiemy, że ktoś się pasjonował hodowlą ptaków. Bardzo dużo małych klatek. Stary piec. Wyglądają. Spróbujemy jedną rozwinąć. Wow. Całkiem fajne. Delikatne, złocone. Nie wiem, fajne. Super. Ręczna tarka. I ostatnie już pomieszczenie. Wow, maszyna do szycia Singera. Kolejny piękny piec, emaliowany. Komoda. Pokazałem wam już wszystko. Tak mi się wydaje. Przynajmniej. Jakieś ozdoby. Dobra, schodzimy na dół. Może troszeczkę przypałowe miejsce, bo z każdej strony mnie widzą. Od momentu, kiedy wchodzę i kiedy wychodzę. Jesteśmy na samym dole. Będziemy już chyba wychodzić. Zerkniemy jeszcze tylko tutaj chwilkę i zwijamy się stąd. To już kolejna kapsuła czasu, którą znalazłem w ostatnim czasie. W tym roku pierwsza. Dobra. Moi drodzy, żegnam się z wami i do zobaczenia na kolejnej eksploracji. Trzymajcie się.